W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy musisz przestrzegać kodów ograniczeń w prawie jazdy, czy mimo wszystko możesz je zlekceważyć i jeździć sobie jak chcesz i czym chcesz. Czyli przykładowo masz kod na okulary lub szkła kontaktowe, a jeździsz sobie bez. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i zacznę od dramatycznego listu internauty. Panie doktorze, czy pomoże mi Pan zmienić zapis w prawie jazdy? Mam wpisany kod 55, auto przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a chciałbym to prawo jazdy wyrzucić, ponieważ jeżdżę od lat autem nieprzystosowanym, daję sobie radę. No, proszę napisać lub podzwonić, kiedy i w jakich godzinach Pan przyjmuje, ewentualnie jakie badania są potrzebne. Po przyjściu tego kierowcy do mojej przychodni na badania lekarskie okazało się, że od ponad 15 lat nie miał on najmniejszego problemu w kraju, chociaż był kilkakrotnie zatrzymywany przez policję. Natomiast podczas jakiegoś okazjonalnego wyjazdu za naszą zachodnią granicę do naszych przyjaciół z Unii Europejskiej został złapany przez miejscową policaj. I w momencie, kiedy policjant zobaczył niezgodność kodu z rodzajem pojazdu, od razu zatrzymał mu prawo jazdy i nie pozwolił dalej jechać. Nie pomagały żadne tłumaczenia. Szczęście w nieszczęściu, że za chwilkę jechali jacyś Polacy, którzy zgodzili się poprowadzić to auto do granicy. Było to zaledwie kilkadziesiąt kilometrów autostradą od granicy. Niestety, nie uchroniło to jednak mojego kierowcy od wniosku policji do niemieckiego sądu. No i wyrok wtedy już wskazywał, że będzie wyrok będzie raczej skazujący. Podaję Ci ten przykład tylko jako przestrogę, że są organy kontrolne mniej pobłażliwe na obchodzenie wpisów w prawie jazdy niż nasza polska policja. Jesteśmy już Europejczykami, jesteśmy narodem przynależnym do Unii Europejskiej, więc radzę Ci naprawdę jeździć zgodnie z kodem ograniczeń. No a jak uważasz, że dane ograniczenie jest już nieaktualne, to lepiej pójść do lekarza, aby wyjaśnić sprawę. I tak było w tym przypadku. Ograniczenie zostało przeze mnie zniesione, no ale i tak ten kierowca stanął przed niemieckim sądem i został ukarany naprawdę sporą, jak na polskie warunki, grzywną i zakazem wjazdu do Niemiec na kilka miesięcy. Jeżeli miałeś podobną sytuację, to koniecznie skomentuj to wideo, opisz, jak skończyła się Twoja historia, czy uszło Ci to na sucho, czy jednak zostałeś ukarany. Natomiast jeżeli spodobało Ci się to wideo, to daj tego lajka, daj kciuka. Jeżeli w czymś Ci w ogóle pomogło, to wklej linka na jakiś swój portal społecznościowy, na przykład na Facebooka, czy na jakieś swoje ulubione forum. Oczywiście najwięcej dyskusji jest na moim portalu badanialekarskiekierowców.pl, gdzie Cię serdecznie zapraszam. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Natomiast pamiętaj jedną rzecz, że wchodzą normy Unii Europejskiej, rządy różnych krajów szukają coraz więcej pieniędzy i niestety to samo dzieje się u nas. Pamiętam jakieś opowieści sprzed 15-20 lat, kiedy ktoś mówił, że danie łapówki niemieckiemu policjantowi graniczy z cudem, jest to równoznaczne, że tak powiem, z wyrokiem skazującym dla danego kierowcy. Wtedy człowiek patrzył na to jak jakieś tam dziwne fanaberie. Natomiast spójrz, że zostają te same normy, przynajmniej te same normy zostały już wprowadzone w naszej kochanej Polsce. Także lada moment władza, jakieś inne organy szukające pieniążków zorientują się, że jest to też jakieś źródełko dochodów budżetowych dla Ministerstwa Finansów. Także jeszcze raz powtarzam, jeżeli masz jakiś taki kod, uważasz, że Ci się nie należy, że tam lekarz czy dał Ci go na wyrost, czy z danego schorzenia wyszedłeś, pójdź jednak do lekarza uprawnionego, poproś o badanie. Na pewno, jeżeli nie ma wskazań, nikt Ci tego kodu dalej nie będzie utrzymywał. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. I do zobaczenia w moim następnym wideo.